Witam, witam Cię. Dzisiaj z takim krótkim tematem do Ciebie przychodzę, a w zasadzie taką króciutką informacją na temat węgla aktywnego. Nie wiem, czy słyszałeś, słyszałaś, co to węgiel aktywny. To jest taka w zasadzie porada ode mnie dla Ciebie, jeśli bierze Cię właśnie jakaś grypa, jakieś takie przeziębienie. Warto mieć coś takiego jak węgiel aktywny w swojej apteczce domowej. Tylko węgiel aktywny w postaci proszku, a nie w postaci tabletek z apteki. Od tego się wystrzegaj. Jeśli mogę coś powiedzieć, to od tego się wystrzegaj, bo tamtego węgla jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Więcej tam jest innych substancji niż samego węgla, który mógłby Ci pomóc. A zastosowanie tego węgla podzielę się tutaj z jak ja go stosuję. Kupuję to na kilogramy, taką paczuszkę. Starcza mi to naprawdę na bardzo długi okres. Taki węgiel aktywny, tak jak wspomniałem, jest to proszek. Tą łyżeczkę węgla po prostu rozmieszuję w wodzie i wypijam. Wypijam to w zasadzie jednym, dwoma takimi dużymi łykami. Taką kurację węgla aktywnego stosuję co 5-6 godzin, plus minus to 5-6 godzin, przez jakieś 36 godzin od pierwszego zastosowania. I tutaj gwarantuję Ci, że jeśli to zastosujesz, to po blisko 20-24 godzinach zauważysz, zaobserwujesz, że choroba, grypa, która Cię, że tak powiem, chciała dopaść, chciała Cię rozłożyć na łopatki, zaczyna odpuszczać, zaczyna się zatrzymywać i nie rozwija się. Także taka bardzo prosta rzecz, jak węgiel właśnie aktywowany, robi naprawdę dużo, dużą robotę. Ode mnie dzisiaj tyle, tym się chciałem z Wami właśnie dzisiaj podzielić. Dzięki za uwagę, życzę zdrowia, trzymaj się, pozdrawiam Cię.